Witam serdecznie na kanale Admi Akademia i tym odcinkiem zaczniemy sobie nowy cykl związany z usługą VPN i tematyką dotyczącą usługi VPN, choć jak tu mamy również w nazwie tego tytułu i coś niecoś również o sieci Tor. A zaczniemy sobie od takiego małego odcinka, który, w którym sobie opowiemy o mitach jakie możemy usłyszeć właśnie odnośnie usługi VPN, a potem przejdziemy sobie do tego, czym faktycznie ten VPN tak naprawdę jest. Więc taki odcinek, który ma na początku, mimo wszystko, z naszej perspektywy nas zaintrygować. No dobra, to z czym kojarzy nam się VPN? Może nie tyle nam, bo mnie, bo mnie akurat nie, natomiast bardziej chodzi o to, że jeżeli sobie zaczniemy Wyszukiwać gdzieś w sieci internet, tak, w internecie, w gazetach. I czyli u takich osób, które nie do końca mają tą wiedzę, taką stricte informatyczną, czy takich zwykłych zjadaczy chleba, no to czy mamy właśnie internet, telewizja, radio i tak dalej, to co tam możemy usłyszeć odnośnie usługi VPN? Że VPN to jest zło, a tor to jest jeszcze większe zło. Zresztą niektórzy mówią, co, co to jest VPN? A to jest taki mniejszy tor. No więc no to pokazuje mi więcej, jaka jest wiedza co do tego, czym tak naprawdę tego typu, tego typu usługa jest. A dlaczego to jest zło? Dlatego, że jak się ich spytać i poczytać w, ty, w, ty, w tym internecie, poczytać w tej prasie, czy, czy posłuchać w radiu, no to nagle się okazuje, że VPN kojarzy się z tym, że tam są dragi, tam może tam jest handel bronią, tak? jest handel żywym towarem, pedofilia i tak dalej. No więc takim mniej więcej mamy skarżenia. Zresztą, żeby nie być takim tutaj tak bezowocną taką dyskusją, to po prostu wrzućmy sobie przykładowy tutaj taką właśnie dyskusję, którą rozpoczął rozpoczęła witryna bezprawnik.pl. Jak to z ich perspektywy akurat wygląda. O ile powiedzmy, dość ciekawa witryna, natomiast no tutaj. Trudno nie polemizować jednak z tym, co zostało tam nawypisywane. No dobra, ale do rzeczy, poczytajmy sobie w czym rzecz. Więc mamy tak, że do internetu będziemy się logować za pomocą dowodu osobistego i hasła generowanego w stosownym urzędzie i jest w zasadzie pewne. To tylko kwestia tego, czy zdarzy się to za 10 czy 20 lat. No, w sumie. Tu się zgodzę. Ile szczepionek na niebezpieczne choroby wymyślił użytkownicy Tora, ile rządów obalili swoimi rewelacjami, czy w ogóle wnieśli coś wartościowego do życia współczesnych społeczeństw? Niestety nie przypominam sobie. Wiem natomiast, że TOR i WBN to miejsce, w którym poruszane są kwestie regularnie wykraczające poza granice, akceptowalne nie tylko przez kodeks karny, ale i ludzką moralność. Ale nawet pomijając najbardziej kontrowersyjne zagadnienia, jak rozpowszechnianie pedofili, handel narkotykami, bronią czy żywym towarem. No, i widać przykład, przykład, powiedziałam przed chwilą, co się kojarzy. Tor i VPN wykorzystywane są przez wielu, by naruszać prawo, nawet w świecie ogólnodosobnego i powszechnego internetu. Piractwo, zniesławienia, oszustwa w serwisach aukcyjnych to tylko niewielki wycinek nagannych zachowań, których dopuszczają się internauci kryjący się za otoczką anonimowości gwarantowaną przez TOR i VPN. Częściowo rozprawiła się z tym problemem ustawa antyterrorystyczna, która wymusiła rejestrację kart typu prepaid. No nie wiem, czy się rozprawiła. No dobra, dla mnie to bardzo dyskusyjne. Policja bezradnie rozkłada ręce, ponieważ takich osób z reguły nie da się namierzyć. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich powoli zaczęto dostrzegać problem. Choć z mniej szlachetnych pobudek zabezpieczenia interesu swojego przemysłu telekomunikacyjnego można tam dostać nawet pół miliona dolarów kary, Uwaga, za korzystanie z usługi VPN. Ale być może właśnie radykalnych rozwiązań prawnych potrzebujemy dla rozwiązania rosnącego problemu anonimowych przestępstw dokonywanych za pośrednictwem internetu. Penalizacja korzystania z Tor i VPN, stworzenie unikalnych rozwiązań prawnokarnych względem użytkowników, których łącze internetowe zostało, czy to przez Tor, czy nawet niezabezpieczony router wykorzystany do popełniania przestępstwa wydają się rozwiązaniami koniecznymi i nieuniknionymi. No, tu się zgadzam, że sam mówię często gęsto na swoich zdjęciach, że jeżeli chodzi o niezabezpieczony router bezszerodowy w domu, to jestem zwolennikiem tego, żeby to było właśnie karane. I nie interesuje mnie, czy ktoś ma wiedzę, czy nie ma w domu, to za to odpowiada. Tu akurat się mogę lekko zgodzić. Niestety póki co politycy boją się podejmować dyskusję w tym zakresie, obawiając się zarzucenie im niecnych celów. Mając w pamięci protesty przy okazji akta. Największym problemem są w tej dyskusji oczywiście sami internauci, którzy niezdolni są do patrzenia w perspektywie dalszej niż czubek własnego nosa. Hmm, czyli ja bym się tu chyba do tego również zaliczał. W obronie anonimowości gotowi są walczyć po stronie bardzo często przestępców, zapominając o tym, że to oni bywają ich najczęstszymi ofiarami. Czy anonimowy internet, z którego zdecydowana większość internautów i tak nie korzysta, jest wart rezygnacji ze swojej bezpieczeństwa? Przykłady krajów takich jak Turcja pokazują, że rządów tą drugą i tak nie obalimy. No więc mamy taki przykładowy e, artykuł, e, akurat no, w gazecie takiej, powiedzmy, internetowej. No i w każdym razie, jak się to przeczyta, no znaczy, mnie to się akurat powiem, że w tej dyskusji nóż w kieszeni otwiera, i kompletnie jest to dla mnie niezrozumiałe, bo e, to i równie dobrze, ja mogę dyskusję tutaj wskazać tego typu. To wiecie, co? To może zabrońmy e, w ogóle produkcji samochodów, zakażmy. Produkcji, używania samochodów. Czy wiecie, ile ludzi ginie dziennie przez samochody? No to zakażmy. Zakażmy również produkowania noży. I tak możemy długo. Jaki to ma sens? No więc ktoś chyba nie do końca rozumie, czym VPN jest. Czy takie wrażenie ktoś, ktoś tutaj chyba zrobił, że VPN to jest tylko faktycznie samo zło. No ja mam nadzieję, że ten nasz cykl kolejnych odcinków pokaże, że tak nie jest. Ja nawet pokażę też z punktu widzenia tylko biznesowego. Ale prywatnego wykorzystania. Dlaczego ja, jak jakiś, można powiedzieć, jak idiota, płaczę, hmm, Przeliczymy, ile tam, bo teraz tak z pamięci: 350 zł, 300, 350 zł za dwa lata? Za VPN-a? No co za kretyn może tyle płacić? A, pewnie dlatego, że jestem przestępcą. Nie, dlatego, że zależy mi trochę na własnym bezpieczeństwie. Ale to w kolejnych odcinkach nam się trochę ta tematyka rozwikła, o czym ja w tej chwili. Mówię, jeżeli chodzi na to o tym prywatne wykorzystanie. No natomiast tego typu, w każdym razie, jak widać, co do VPN-a, podejście niestety jest dość częste u osób, które ma wrażenie, chyba nie do końca rozumieją, czym ten VPN jednak jest. A to, że można go wykorzystać również do niecnych celów, to nie można w tym wypadku samego VPN-a w ten sposób traktować, bo on jednak jest również wykorzystywany do wielu cnych celów. I anonimowość sama w sobie też jest snym celem. Jeżeli tylko jest to wykorzystywane do szlachetnych pobudek. No dobra, więc każmy może jednak to, coś się wykonuje, a nie urządzenie, za pomocą którego coś można zrobić. Ale żeby nie było w końcu też, było, była już pewna informacja, że Turcja faktycznie jest krajem, którym to nie, któremu to nie pasuje. Emiraty Arabskie, no one też z demokracją niespecjalnie są dalekie. Ale co ciekawe, w tej całej dyskusji, nawet Chiny, które. Do demokracji chyba mają dość bardzo daleko. To w każdym razie, to też taki ciekawy wycinek artykułu. Chiński rząd podejmuje kolejne działania mające zapewnić kontrolę nad dostępem do internetu. Na mocy najnowszego dekretu zdelegalizowano tam VPN-y. Można więc z nich korzystać tylko za zgodą rządu. Uwaga, nie całkowicie zdelegalizowali, bo co się okazuje, jak się tam poczyta, to ja już tu nie będę, już nie wrzucałem dalszej części, to jest skróca, bo o tyle, że nawet w Chinach Okazuje się, że to nie jest tak, że kompletnie zabroniono tam do dostępu do VPN-a. Tylko tam założono tak, że jeżeli ktoś chce uzyskiwać dostęp, to powinien to zgłosić. Zwyczajnie. Tak, bo wiedzą w tym momencie, że zabronienie całkowicie, no to jest mega problem dla gospodarki. Bo WPM, przede wszystkim, w pierwszej mierze, ma dość istotne zastosowania biznesowe. Jakie? To my sobie jeszcze tutaj będziemy mówić. Z drugiej strony, do prywatnego użytku, no to może bardziej Chinom trochę przeszkadza i pewnie tutaj z tymi zgodami może być trudniej. Natomiast z punktu widzenia biznesu, to byłby zwyczajnie strzał w klan, w stopę, czy kto tam, co sobie w tym wypadku wybierze, żeby faktycznie zdelegalizować całkowicie. No dobra, natomiast no, kolejnym takim krajem e, przez nas rozpatrywanym, który ma też problemy pewne z demokracją, choć oni twierdzą inaczej. Tak, e, to Rosja, tak? czyli mamy przykład. Rosyjski parlament ogranicza anonimowość w internecie. Będą blokować serwisy anonimizujące i VPN. Ustawa, która umożliwi w Rosji blokowanie serwisu VPN i serwisów anonimizujących, została przyjęta we wtorek, 2017 roku. Tutaj mamy. Także już trochę to było. Ustawa ma wejść w życie od 1 listopada. Przepisy umożliwią państwowemu regulatorowi rozkom nadzorowi masowe blokowanie dostępu do stron zawierających informacje o sposobach obchodzenia blokad w Internecie. Chodzi o takie technologie jak na przykład serwisy anonimizujące i w tym serwisy VPN, za pośrednictwem których można omijać blokady. I uzyskać dostęp do zabronionych stron internetowych. Roskom Nadzor będzie mógł też żądać od operatorów wyszukiwarek internetowych przerwania dostarczania linków do zasobów internetowych, które są na czarnej liście. Dostawców, którzy umożliwiają umieszczanie w internecie środków dostępu do zakazanych zasobów internetowych, Roskom Nadzor będzie mógł identyfikować na podstawie wniosków ze strony MSW czy Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Nowe prawo nazywane jest ustawą o zakazie VPN. Jednak sformułowanie to jest nieścisłe. Nie, zabrano, nie zabrania ono bowiem samego korzystania z VPN, lecz umożliwia blokowanie stron, z których można ściągnąć tą usługę. Jeden z autorów projektu ustawy przekonywał w czerwcu, że chodzi o możliwość wpływania na serwisy anonimizujące, by nie rozpowszechniały tych treści, które zostały już w Rosji zabronione. Działacze z projektu mówili w czerwcu, że o ile ustawia utrudni dostęp do serwisów anonimizujących i VPN, to nie spełni swojego zadania, bo w razie zablokowania jednego węzła sieci. Użytkownicy będą przenosić się do innego. Przebadanie lubi próżni. Ja to zawsze tak to mówię, ale nawet z tego to też wydźwięka, że nawet w Rosji to też nie jest tak całkowicie, że VPN został zdelegalizowany całkiem. Bardziej zdelegalizowany został witryny, z których można sobie pobrać VPN. Natomiast no, znowu chodzi o to, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Na potrzeby biznesu trudno sobie wyobrazić na dzień dzisiejszy, żeby, żebyśmy bez tego VPN-a mogli pewne e, problemy rozwiązywać. Jakie? To już w następnych odcinkach. Dobra, no i jeszcze jeden. Zaświeg do tego pudełka, związanego z Rosją. To oprócz tej ustawy, która była w poprzednim artykuliku, też jeszcze druga się pojawiła. Druga podpisana przez Putina ustawa wymaga od dostawców komunikatorów ustalania tożsamości osób które używają tych usług. Identyfikacja ma następować w oparciu o numer telefonu, dość zagłoskowo. Ponadto na życzenie władz blokowani będą użytkownicy, którzy rozpowszechniają treści nielegalne. Niepodporządkowanie się zasadom będzie groziło zamknięciem usługi. To prawo ma wejście z kolei 1 stycznia 2018 roku, czyli w, w tym roku weszło. Rosja będzie więc pierwszym krajem, który w taki sposób zabrania używania VPN-ów i Tora. Wbrew powszechnemu przekonaniu Chiny wcale nie mają absolutnego zakazu, już o tym powiedziałem. Wymagają jedynie zarejestrowania usługi, co w praktyce ogranicza osobiste korzystanie z VPN i zostawia pole do używania tych usług w biznesie. W Turcji tymczasowo wprowadzono też częściowe blokady obejmujące np. Tora i wybrane usługi VPN. Nie były one całkiem skuteczne też jak się okazało, choć ich obejście nie było też i łatwe. Nie można zaprzeczyć, że Rosja ma pewne problemy z ekstremistami, którzy starają się rekrutować terrorystów. Z drugiej strony w marcu 2018 roku odbyły się w Rosji wybory prezydenckie, bo się odbyły. Nawet jeśli zwycięstwo Putina wydaje się już teraz pewne, Kremlowi z pewnością zależy na spokojnym przebiegu tej formalności. Nie jest też tajemnicą, że władze Rosji od dawna nie lubią tora i były gotowe płacić za jego złamanie. To jest parę takich artyku artykulików. Które mają też nam pokazać na początku pewne mity, które krążą wokół tego VPN-a, jak i również Tora. Tak jak powiedziałam, VPN to, to taki mniejszy tor, a sam VPN to jest zło, a tor to jest jeszcze większe zło, tak? Bo pedofilia, bodraki. Zresztą widzieliśmy przykład polskiego artykułu z dość mimo wszystko takiej już nazwijmy to szanowanej gazety internetowej. No i mimo wszystko, jednak no, z mojej perspektywy, ja bym bardzo długo dyskutował z osobą, która ten artykuł napisała, bo nie wiem, czy to specjalnie, czy w każdym razie nie rozumie tej usługi, jaką jest VPN, bo nawet próbowałem pokazać, że nawet jeżeli popatrzymy na Rosję, na Chiny, które takie zakazy wprowadzają, no to im zależy na tych zakazach, jeżeli chodzi o zwykłych użytkowników, ale na potrzeby biznesu, no to nawet oni sobie wiedzą, że nie mogą sobie strzelić stopę, żeby tego zakazać. Natomiast ja osobiście, dopóki demokrację mamy, no tak, mimo wszystko w tym kraju, no to zawsze optuję na tym, że my powinniśmy mieć prawo jednak do anonimowości, Anonimowość nie mówi o tym, że zaraz, że ja mam coś do ukrycia, bo zawsze jest tak, aha, jeżeli chcesz być anonimowy, a, to znaczy, że masz coś do ukrycia. Nie, nie ma prawa. Ja zwyczajnie po prostu nie muszę, mogę chcieć, żeby nie wszyscy mogli mi patrzeć przez okna i widzieli, co się powiedzmy u mnie w domu dzieje, co ja w tej chwili robię. Że ja oglądam sobie jakiś serial, a dlaczego, no to właśnie, mamy o choćby na przykład w oknach w tym wypadku firanki, zasłony, no to dlaczego my te firanki, zasłony mamy? A, bo, pewni, bo pewnie tłuczemy żonę, bijemy dzieci, chlejemy na umór. Nie, to nie jest prawdą. Tak, to po prostu, że ja chcę, żeby ktoś mi nie zaglądał do domu, nie oznacza że jeszcze, że po prostu mam coś do ukrycia w tym domu, tylko nie za bardzo chcę, żeby ktoś mi zerkał na ręce. I zresztą o tym też trochę w tych różnych kolejnych odcinkach dotyczących VPN-a będziemy tutaj mówić. No więc mam nadzieję, że ten odcinek trochę zaintryguje tą tematyką. I zachęci do słuchania również kolejnych odcinków związanych z tematyką dotyczącą przede wszystkim VPN-a. A coś, nie coś też jeszcze wrócimy potem tutaj również parę ciekawostek odnośnie TORA w ramach tego cyklu. No to w tym odcinku to mniej więcej na tyle. Zapraszam na następny.